moim gościem jest piłkarz Piotr Świerczewski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj porozmawiamy o piątku 13. Czy to jest pechowy dzień? Piotrze, wierzysz, że piątek jest pechowym dniem? Znaczy, piątek sam w sobie chyba nie jest pechowym dniem, a właściwie to jest dzień taki, który wszyscy ludzie lubią, bo właściwie kończy się pracę, zaczyna się weekend. A piątek 13? Piątek 13 to już można powiedzieć troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że wielu ludzi wierzy w ten przesąd, że 13 i piątek to jest jakieś takie połączenie dwóch i liczby, i dnia, który w połączeniu ze sobą tworzy jakąś magiczny dzień i coś takiego, co się może w życiu stać. Ale czy wiedziałeś, że na nowojorskiej giełdzie tego dnia spadają notowania o 40% aż średnio? O kurczę, to nie wiedziałem, ale to jest bardzo dobra podpowiedź i myślę, że jeżeli widzowie dowiedzą się o tym, no to będą wtedy grali na to, że po prostu, że giełda się będzie załamywać w Nowym Jorku na przykład, bo można też grać na spadki. No to nie wiedziałem, no to bardzo miło. Każdy piątek 13, zapraszam cię już 14, bo już po piątku będę zarobiony. A znasz jakieś sposoby, co trzeba zrobić właśnie, żeby uniknąć nieszczęścia piątek 13? No pewnie. W piątek 13 co trzeba zrobić? Po pierwsze, żeby być szczęśliwym, to tak jak mówiłaś, trzeba postawić na spadki na giełdzie, więc 14 jesteśmy już zarobieni, mamy dużo pieniędzy i jedziemy sobie na wakacje. Byłoby dobrze, jeżeli dla singli, to jest podpowiedź, poznać 13 fajną dziewczynę, bo 14 raz, że jesteś już bogaty, a dwa, że już jesteś piękniejszy o ozdobek obok siebie. A dla tych, którzy są już nie singlami, to wtedy oni po prostu muszą zabrać swoje żony z uśmiechem na twarzy, kupuje się rano kwiaty, bo już jest zarobionym, bo giełda zarobiła w Ameryce i się proponuje spędzenie miłego weekendu na przykład nad polskim morzem albo w naszych polskich górach.